Zmienne x, y są związane równaniem x równe y kwadrat plus 3. Czy y jest funkcją x? Więc to równanie, tak jak jest ono napisane, x równe y kwadrat plus 3, to ono definiuje nam zmienną x jako funkcję y. Prawda? No właśnie tu jest napisane, jak x zależy od y. Dla każdego y, x jest równe y kwadrat plus 3. Czyli to jest x jest funkcją y. Prawda? Czyli możemy napisać x od y równe y kwadrat plus 3. No ale pytanie jest odwrotne. Czy y jest funkcją x? Czyli spróbujmy rozwiązać to równanie względem y i zobaczmy, czy dla każdego x jest tylko jeden y. Czyli x równe y kwadrat plus 3. No to co to? Odejmujemy 3 od obu stron i zostajemy z równaniem x minus 3 równe y kwadrat. Popatrzmy teraz, jeżeli mamy równanie na przykład y kwadrat równe 4, no to jakie są rozwiązania? No takie równanie ma dwa rozwiązania. Y równe 2, czyli pierwiastek z 4, lub y równe minus 2, czyli minus pierwiastek z 4. No i podobnie jest tutaj z tym naszym równaniem. Y kwadrat równe x minus 3. No to mamy jedno rozwiązanie, y równe pierwiastek z x minus 3. No to pokazuje, że to równanie ma rozwiązanie tylko dla x-ów większych równych 3. No co też było widać od razu z tej postaci. Lub druga możliwość to jest y równe minus pierwiastek z x minus 3. No, wobec tego widać, że dla ustalonego x większego równego 3 to równanie ma dwa rozwiązania. Znaczy y może być pierwiastek z x minus 3 lub y równy minus pierwiastek z x minus 3. Zatem to równanie to nie jest, nie definiuje y jako funkcji x. To znaczy, dokładnie rzecz biorąc, prawda, to nasze wyjściowe równanie. Może jeszcze zróbmy taką tabelkę, żeby zobaczyć, że rzeczywiście kilku wartościom i tej samej wartości x odpowiada kilka wartości y, czyli tu napiszmy x, y. No i weźmy x na przykład równe 4, prawda, x równe 4. No to y jest równe 1, pierwiastek z x minus 3, lub x równe minus 1. No i ta tabelka pokazuje, że jednej wartości x odpowiadają dwa różne y, czyli y nie jest funkcją x. Może jeszcze zróbmy rysunek, który jeszcze to zobaczymy właściwie, o co tutaj chodziło. Jeżeli narysuję taki niestandardowy układ współrzędnych, czyli tu narysuję y, a tu x, to jest parabola. To jest parabola. Zmienna na osi pionowej jest kwadratem zmiennej na osi poziomej plus 3. Czyli to jest taka parabola, która się zaczyna tu i tak. Oczywiście to, że my inaczej nazwiemy osie, prawda, to nie wpłynie na kształt tej krzywej. Czyli teraz, jeżeli narysujemy standardowo układ współrzędnych, mianowicie tu x, a tu y, to właśnie też będzie parabola, która będzie miała dwie połówki. I jedna ta połówka to jest pierwiastek z x minus 3. I to jest ta górna połówka paraboli. I to jest ta nasza funkcja. No i jest druga połówka tej paraboli, która przy takim doborze osi to jest minus pierwiastek z x minus 3. No i jak wezmę x równe 4, to mam tutaj dwie możliwości, minus 1 i 1. Czyli widzimy, że ta krzywa nie jest wykresem funkcji, czy też to równanie nie zadaje nam y jako funkcji x.